No siemanko, dzisiaj na warsztat bierzemy 140 mm wentylator od Corsara, który wyróżnia się nie tylko nietypową budową, ale także użytymi materiałami. Został wykonany z polimerów ciekłokrystalicznych LCP, a dodatkowo ma aż 30 mm grubości. Zatem jak poradzi sobie Corsar RS 140 Max? O tym dowiemy się z materiału. Zapraszam. Wentylator przychodzi do nas w typowym dla Corsara żółtym kartoniku. W środku znajdziemy nie tylko sam wentylator, ale i aż trzy zestawy śrub. Cztery śruby M3 gwintowane tylko na końcu, idealne do radiatorów. Cztery śruby M4 gwintowane na całej długości. Oraz coś ciekawszego, Corsar Quick Turn, czyli śruby ze zmodyfikowanym gwintem, które wkręca się dosłownie jednym, maksymalnie dwoma obrotami, bez użycia dużej siły. Świetna sprawa, zwłaszcza gdy montujemy więcej wentylatorów w obudowie. Coraz trudniej cokolwiek więcej wycisnąć ze standardowych wentylatorów 120 czy 140 mm, więc producenci szukają innych sposobów, w jaki mogliby zwiększyć osiągi swoich konstrukcji. Jednym z nich jest zwiększanie grubości wentylatora ze standardowych 25 do 30 mm, tak jak w przypadku RS 140 Max. Podobną strategię zastosował wcześniej Fantex w swoim T30, który dzięki 3-centymetrowej grubości stał się najwydajniejszym wentylatorem 120 mm na rynku. Większa grubość to większe łopatki, a to oznacza większy przepływ powietrza i wyższe ciśnienie statyczne. Prosto mówiąc, wentylator może przepchnąć więcej powietrza przez radiator czy filtr, generując przy tym mniej hałasu przy tej samej prędkości. To również pierwszy wentylator Corsara, którego łopatki wykonano z polimerów ciekłokrystalicznych wzmocnionych włóknem szklanym. Materiał ten ma specyficzny wygląd, trochę przypomina tworzywo z odzysku, ale jego właściwości są bezdyskusyjne. LCP charakteryzuje się wysoką sztywnością, odpornością na odkształcenia i niskim rezonowaniem, nawet przy dużych prędkościach obrotowych. Dzięki temu łopatki nie wyginają się, nie drgają i nie odkształcają nawet przy wysokich temperaturach czy obrotach. To pozwala na zastosowanie mniejszego prześwitu między końcówką łopatki a ramą, co przekłada się na mniejsze straty przepływu i niższy hałas. Niestety Corsar nie podaje dokładnej wartości prześwitu, ale patrząc na niego gołym okiem trzeba uczciwie przyznać, że szału nie ma. Widać, że potencjał materiału nie został w pełni wykorzystany, przynajmniej pod tym względem. Jedną z najbardziej charakterystycznych technologii w nowych wentylatorach od Corsara jest technologia Air Guide, widoczna w tym miejscu. Składa się na nią 9 nieruchomych łopatek stojana, zakrzywionych w przeciwną stronę niż łopatki wentylatora i ustawionych pod specjalnie dobranym kątem. Dzięki temu powietrze opuszczające wentylator układa się w bardziej skupiony, stożkowy strumień, co poprawia kierunkowość przepływu. Podobne, choć bardziej zaawansowane rozwiązanie firma Noctua zastosowała już lata temu w swoim wysokociśnieniowym modelu NF-F12. Bardzo ciekawym aspektem tego wentylatora jest zastosowanie łożyska z kopułą magnetyczną. Miałem już wcześniej do czynienia z łożyskami magnetycznymi od Corsara, na przykład w modelu ML i szczerze nie byłem z niego za bardzo zadowolony. Wtedy Corsar nazywał to technologią lewitacji magnetycznej. W tym przypadku mamy do czynienia z czymś nowszym, technologią Magnetic Dome i muszę przyznać, że to łożysko faktycznie działa bezgłośnie i niezwykle gładko. Warto podkreślić, że ten typ łożyska działa zupełnie inaczej niż popularne rozwiązania, takie jak kulkowe, ślizgowe czy nawet FDB. Nie znajdziemy tutaj ani oleju, ani fizycznych punktów styku. Wirnik unosi się w polu magnetycznym, co redukuje tarcie praktycznie do zera. Jak już wcześniej wspomniałem, Corsar RS 140 Max to 140 mm wentylator o niestandardowej grubości 30 mm. Konstrukcja opiera się na pełnej kwadratowej ramie, której narożniki wyposażono w gumowe wkładki antywibracyjne. Pełnią one również funkcję otworów montażowych. Wentylator osiąga maksymalnie 1600 obrotów na minutę, natomiast minimalna prędkość wynosi 400 rpm. Przy ustawieniu PWM poniżej 20% wentylator całkowicie się zatrzymuje, co może być przydatne w pasywnych scenariuszach chłodzenia. Corsar obejmuje ten model 5-letnią gwarancją, ale trzeba zaznaczyć, że cena wynosząca około 180 zł czyni go najdroższym wentylatorem w tym zestawieniu. Zaczynamy standardowo, od testu bez żadnych przeszkód. RS 140 Max wypada tutaj ciekawie, ponieważ wydajność rośnie coraz wyraźniej ze wzrostem poziomu hałasu. Przy najniższej głośności wentylator plasuje się w okolicach Arctica P14 ARGB, natomiast przy maksymalnych obrotach okazuje się najwydajniejszym w całym zestawieniu.
Po dodaniu kratki wentylacyjnej z obudowy RS 140 Max utrzymuje solidny poziom, wyprzedzając m.in. Silent Wingsa Pro 4 od Be Quiet i zbliżając się do nowej Noctuły. Niemniej jednak, jak na grubość 30 mm spodziewałem się nieco lepszego wyniku. Po zamontowaniu wentylatora na chłodnicy EK Surface S140 sytuacja nieco się zmienia. RS 140 Max osiąga wydajność bardzo zbliżoną do Endorphi Fluctusa i w kilku punktach przecina się z Silent Wingsem Pro 4. Niestety, do czołówki reprezentowanej przez Noctuę i Thermaltake'a wciąż mu daleko, a patrząc na jego grubość można by oczekiwać czegoś lepszego. Na grubszej chłodnicy EKC 140 w konfiguracji push sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej. RS 140 Max jest w stanie skutecznie konkurować z topowymi konstrukcjami w zestawieniu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 30 mm grubości wentylatora, nadal brakuje tu czegoś, co pozwoliłoby mu wysunąć się na prowadzenie. W trybie pull na tej samej chłodnicy wentylator utrzymuje wysoką wydajność. Ponownie znajduje się w czołówce testowanych modeli. Jednak pomimo miejsca w top 3 nadal trudno mówić o przełomie. Brakuje wyraźnej przewagi, która uzasadniałaby wyższą cenę. Na koniec staje do walki najtrudniejszy przeciwnik, 60 mm chłodnica AlphaCool UT60. Wydajność jest miejscami wyższa niż u Noctuły, a w większości poziomów hałasu Corsair trzyma się blisko Silent Wingsa Pro 4. To oznacza, że mamy do czynienia z wentylatorem, który realnie liczy się w walce o podium. Sęk w tym, że konkurencja osiąga ten poziom w niższej cenie i przy cięższych konstrukcjach. Choć RS 140 Max prezentuje dobrą formę, na tak wymagającej chłodnicy konkurencja często potrafi zaoferować więcej za mniej.
Corsair RS 140 Max to wentylator, który od samego początku sprawia wrażenie produktu premium, zarówno od strony designu, jak i jakości wykonania. Użycie polimerów ciekłokrystalicznych, czy zastosowanie łożyska z kopułą magnetyczną, które działa wyjątkowo płynnie i cicho, to bez wątpienia mocne strony tego produktu. Równie dobrze wypada również akustyka, która jest bardzo przyjemna i ma naturalny, przyjemny ton. Jeśli chodzi o wydajność, to konstrukcję polecałbym raczej do grubszych chłodnic, ponieważ właśnie w takich zastosowaniach oferuje dobrą wydajność, ale trzeba pamiętać, że nie najlepszą, a jednak wentylator ma 30 mm grubości, więc oczekiwałbym od niego trochę więcej. Natomiast jeśli chodzi o zastosowanie na slimach czy w obudowach, no to tutaj sytuacja ma się trochę gorzej, ponieważ okazuje się, że konkurencja w postaci Thermaltake'a czy Noctuły no mocno odskakuje, a Corsairowi bliżej jest do średniobudżetowego wentylatora typu Endorphie Fluctus, który jest no dużo tańszy. Oczywiście jest to inna półka jakościowa, ale jeśli chodzi o wydajność, to jest to ten sam poziom osiągów. Podsumowując, wentylator ma dobrą wydajność, ale nie przełomową. I głównymi atutami jest tutaj design, jakość wykonania czy akustyka tego wentylatora. Wiecie, brakuje mi tutaj czegoś ekstra. Corsair poszedł taką drogą, że zwiększa grubość wentylatora oraz stosuje LCP. A to nie załatwiło wszystkich problemów, ponieważ jak widzimy, wydajność jest bez wątpienia bardzo dobra, ale jest tak czy inaczej lekko pod poziomem topowych wentylatorów, takie jak Noctua czy Thermaltake, które mają jednak 25 mm grubości i są tańsze. I tutaj według mnie nie został w pełni wykorzystany potencjał materiału, jakim jest LCP, ponieważ jak tak na oko patrzę, to ten prześwit między końcówką łopatki a ramą nie jest tak mały jak w przypadku na przykład Noctuły, a to jest główny czynnik, który wpływa na wydajność na chłodnicy, więc tutaj mogłoby być trochę lepiej. Bez wątpienia jest to bardzo dobry i bardzo wydajny wentylator, ale do zastosowania na grubszych chłodnicach i bardziej jako alternatywa dla topowych konstrukcji, jakimi są Noctua, Be Quiet czy Thermaltake. Głównym czynnikiem odstraszającym może być tutaj cena, która jest naprawdę bardzo wysoka. Jest to najdroższy wentylator w moim zestawieniu, który nie oferuje topowej wydajności, a jednak swoje kosztuje. I oczywiście tutaj głównymi atutami jest akustyka, która jest bardzo przyjemna, łożysko i design, który może przyciągnąć naprawdę sporą ilość osób. Ale czy to wystarczy, żeby zapłacić tyle za wentylator? To musicie sami ocenić. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał i cześć, na razie, do następnych filmów.